do wniosku składanego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki wnioskowi modernizacyjnemu uzyskaliśmy 70 tysięcy złotych na przebudowę, na pierwszy etap przebudowy modernizacji wystawy stałej. Liczymy na dalsze etapy, na dalsze dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Także być może ta modernizacja będzie się rozwijać. Ja zaproszę Państwa do zwiedzania naszej wystawy, jakby samodzielnego. Będziemy tam oczywiście odpowiadali na wszelkie Państwa pytania. Oprowadzimy szczegółowo po wszystkich salach. Na poszczególnych salach znajdują się członkowie Muzealnej Grupy Historycznej w mundurowaniu historycznym odpowiadającym salom, w których eksponatom prezentowane w danych salach. Tak więc będą też na Państwa pytania ewentualnie odpowiadać. Później po zwiedzaniu ja zaproszę Państwa tutaj na drobny poczęstunek, kawa, herbata i będziemy mogli jeszcze jakieś tutaj dyskusje na temat historii, na temat ekspozycji toczyć. Wszystkie Państwa uwagi będą bardzo cenne. Nasza ekspozycja została stworzona dla zwiedzających, dla Sochaczewian i pamięci tych wszystkich, którzy walczyli w bitwie nad Bzurą i na wszystkich frontach II wojny światowej.